Witam, dzień dobry. Dzisiaj mniej pracy przy zegarach, więcej pracy stolarskiej. Planowałem już od dawna. Dziś w końcu się zmobilizowałem i postanowiłem zrobić w końcu solidny stojak do mechanizmów zegarów piszących. Także praca stolarska już w drugim miejscu. Wszystko mam przygotowane. Jak widać, materiał leży. Narzędzie w postaci piły też jest gotowe, które poprzycinam sobie deski listwy na odpowiedni wymiar i jak już wszystko skonstruuję, to podzielę się efektem pracy stojaka. Tak więc zapraszam. Elementy mam już docięte. Teraz zacznę pomału składać wszystko w jedną całość. No i już coś tam widać. Mamy dół albo górę, to w zasadzie nie ma znaczenia. Jeszcze kilka listew i będzie gotowe. No i tak wygląda mniej więcej stojak. To jest stojak na dwa mechanizmy do zegarów stojących. Miałem stojak, ale taki stojący oddzielnie luzem, nie byłem z niego zbyt zadowolony. Z tego też względu, że zrobiłem go za wąski i na mechanizmy kwadransowe był już taki, no niewygodnie było mechanizmy kwadransowe, które są szersze, tam nad nimi pracować. Tutaj jest, zrobiłem odpowiednią szerokość, odpowiednio taką, żeby mi te wszystkie mechanizmy większe, szersze, kwadransowe również bez problemu wchodziły. No muszę to jeszcze przymocować do ściany najprawdopodobniej. Zaraz zobaczę. No i praca skończona. To jest wtedy testowanie mechanizmów w zegarach stojących będzie czystą przyjemnością. No i bezpiecznie będą sobie tutaj mogły pracować, zanim oddam klientowi. No i praca skończona. O, jakieś dwie godziny z haczykiem małym, ale stojak jest gotowy. Jestem bardzo zadowolony. Jest przymocowany do ściany, także jest stabilny. Nie będę się martwił, że mechanizm może upaść razem z tarczą. No i mam dwa stanowiska testów do zegarów stojących. Tak wygląda. Dokładnie o to mi chodziło. Stabilny, z dobrym dostępem, żeby sobie móc kontrolować to, co się dzieje w mechanizmie z tyłu. Dużo miejsca też z tyłu, żeby weszły ewentualnie wszystkie młotki, jeśli to jest zegar kwadransowy, bo to jest dość szeroki, głęboki mechanizm. Bywają to głębokie mechanizmy, także tutaj jest też dużo miejsca. Można sobie podglądać, jak pracują bez najmniejszego problemu. Także tak to wygląda. Prosty mebel, ale niezbędny. Strasznie zależy mi na tym. Nie lubię pracować. Tak, nie lubię pracować wtedy, kiedy nie mam dobrych stanowisk pracy przygotowanych. Można robić coś tam na taboretach, na jakichś innych kołkach czy innych jakichś tam konstrukcjach drewnianych, deskowych, ale zupełnie to nie jest mój styl pracy. Lubię mieć, zainwestować mnóstwo czasu na początek w wyposażenie pracowni, żeby potem już swobodnie pracować, przede wszystkim bezpiecznie i dokładnie z powierzonymi przez klientów zegarami. Także tutaj to taka ważna rzecz też, której mi brakowało. Tak jak wspominałem, miałem stojak, który stał sobie taki luźno stojący, swobodnie stojący, ale na zegary kwadransowe niestety był za wąski, nie wchodził ten mechanizm. Także tutaj zrobiłem sobie z taką górką i zapasem na dwa, i to na dwa szerokie.
Także jutro mogę się brać za tego kiędzla, który w sobie czeka, właśnie ten, który w mechanizmie tutaj pracuje. No i już podczas testów będę miał bardzo dużą swobodę, żeby sobie go oglądać, jego pracę po serwisie. Ok, to tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.